Przed 70 laty zdałem egzamin konkursowy na Politechnikę Warszawską. Był to dla mnie ogromny zaszczyt. Dyplom otwierał nie tylko drogę do natychmiastowego zatrudnienia, ale także do dalszej pracy na przodujących uczelniach Europy. Elektronika jest to nauka, która się fantastycznie rozwija. Według ocen specjalistów wiedza w zakresie elektroniki podwaja się w ciągu dziesięciolecia. Stąd łatwo obliczyć, że w ciągu życia jednego naukowca nauka ta wzbogaci się stukrotnie. I stąd i zaleta, i wada tej nauki. Trzeba się ustawicznie uczyć. Te słowa kieruję trochę do studentów i młodych inżynierów. Będzie potrzebna wasza intuicja i wasza koncepcja. Jestem pewien, że nie będziecie zapełniać świata komputerowo generowanymi mutantami. Właśnie ostatnie 10 lat przyniosło rewolucję w tym zakresie i dzisiaj przed wydziałem stają zupełnie nowe zadania. Zadania niesłychanie odpowiedzialne, dotyczące wychowania nowego pokolenia XXI wieku. I myślę, że to jest wielkie zadanie również Wydziału, by ci ludzie, którzy tworzą świat wirtualny, nie zapominali o tym, że ten świat wirtualny ma służyć jednak rzeczywistym problemom, rzeczywistym, bolesnym wyzwaniom, przed jakimi staje polska rzeczywistość. Saga rodu elektroników. Część pierwsza. 50 lat na 50-lecie. Profesor Władysław Findeisen, 53 lata w służbie elektroniki, zajmuje się zagadnieniami automatyki i systemów sterowania. W latach 50. do techniki sterowania wciągnięto rdzennych, chciałoby się powiedzieć, zawodowych, ale i twórczych matematyków. I niemal równocześnie w wielu krajach, Pontryagin w Rosji, Bellman w Ameryce, Lyons we Francji, Czesław Olech w Polsce, zaczęli zajmować się podstawami teoretycznymi sterowania procesami. I to przyniosło nam bardzo wiele. To pozwoliło zdać sobie sprawę z podstaw, zdać sobie sprawę z zasad działania, zdać sobie sprawę z ograniczeń, z możliwości. To tak, jak gdybyśmy stanęli na twardym gruncie. Profesor Ignacy Malecki, 66 lat, poświęcił akustyce. Po ukończeniu uczelni w 1935 roku zacząłem pracę w Polskim Radio, gdzie powierzono mi wówczas prowadzenie projektu akustycznego rozgłośni centralnej Polskiego Radia, ale oczywiście wojna to przerwała. Już w 1950 roku wróciłem na swoją macierzystą Alma Mater, gdzie objąłem katedrę elektroakustyki, a właśnie 50 lat temu powierzono mi jako pierwszemu dziekanowi organizację Wydziału Łączności. Profesor Jan Felicki, 50 lat, zajmuje się zagadnieniami automatyki i telemechaniki. Dotychczasowy rozwój techniki w pewnym stopniu naśladował proces ewolucji przyrody. Od przetwarzania materii poprzez przetwarzanie energii. Elektronika wprowadziła ten proces rozwoju techniki w obszar operowania myślą ludzką.
czyli produktem ducha ludzkiego. I to daje elektronice jakąś specjalną pozycję wśród dziedzin techniki. Profesor Juliusz Keller, 65 lat w służbie elektroniki, zajmuje się zagadnieniami elektronicznej aparatury medycznej. Przyszłość, powiedziałbym, wprost nieograniczona. Zaglądamy do mózgu, zaglądamy do serca, zaglądamy poszczególnych przyrządów i staramy się odpowiedzieć na pytania lekarzy. Także prosiłbym pamiętać, że pole do popisu dla chętnych tutaj, zainteresowanych zarówno naukowo, jak i też i produkcyjnie, jest ogromne. Profesor Jan Ebert, 50 lat w służbie elektroniki, zajmuje się zagadnieniami techniki dużych mocy wielkiej częstotliwości. O tej wyjątkowości myślę, że w znacznej mierze decyduje również specyfika samej dyscypliny, która po prostu stawia bardzo wysokie wymagania intelektualne. Tu, że tak powiem, niełatwo było szukać kariery w tej dziedzinie. Również myślę, że znaczna część naszych absolwentów to są ludzie, którzy z pasją rzeczywiście podchodzą do tej dziedziny. Profesor Wiesław Woliński, 51 lat w służbie elektroniki, zajmuje się technologią elektronową w zakresie optoelektroniki. To było olśnienie. Ten 60. rok to było olśnienie. Wtedy Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało się na Politechnikę, żeby opracować pewien, no jakiś referat na temat tych laserów, bo wszyscy byli ciekawi, co to jest ten laser, co on może dać. No i właściwie to był ten początek, który właściwie już nas i mnie przede wszystkim jak gdyby skierował wyłącznie do techniki laserowej i tą techniką zajmuje się od tego czasu. Rozwój techniki laserowej w Polsce chyba był największy w całej Europie w tamtych czasach. Niestety nie wykorzystano tego. Nie wykorzystano tego technicznie. To znaczy, gdyby wyniki badań w latach 60., właściwie to w latach 70., bo to jest rok mniej więcej od 63, prawda, 70. lata, gdyby wyniki tych badań w Polsce wprowadzono do produkcji, do przemysłu, to właściwie bylibyśmy wówczas pierwsi w Europie. Profesor Andrzej Wierzbicki, 42 lata w służbie elektroniki, zajmuje się zagadnieniami automatyki i informatyki stosowanej. Wchodzimy do pokoju i mówimy, połącz mnie z Marią. Pokój natomiast, bądź urządzenie telekomunikacyjne ukryte gdzieś w tym pokoju, rozpoznaje. Po pierwsze nas, kto to jest, po drugie, co mamy na myśli, mówiąc Maria. Po trzecie, szuka Marii w globalnej sieci telekomunikacyjnej, znajduje ją gdzieś w Singapurze na przykład i organizuje nam połączenie, może telekonferencję, otwierając jednocześnie ekran ukryty w ścianie. To jest inteligencja ukryta w otoczeniu. Drugi trend jest to trend zmiany zawodów. Polega on na tym, że skoro cywilizacja informacyjna opiera się na powszechnym wykorzystaniu informacji i wiedzy jako podstawowego środka produkcji, wobec tego nastąpi naturalna dematerializacja pracy, czyli zawody, które wymagały siły fizycznej, będą zastąpione zawodami, które będą silnie wspomagane technikami informacyjnymi. Niezbędne jest więc rozumienie świata inne, systemowe, interdyscyplinarne, pozwalające na ujęcie ogromnej złożoności procesów obserwowanych w tym świecie. Wraz z możliwością powstawania takich zjawisk jak chaos deterministyczny, czy wielorakość równowag, czy katastrofy. Na studia na Wydziale Łączności, który gdy ukończyłem nazywał się elektroniki, zdecydowałem się ze względu na
szeroki zakres wiedzy tematycznej, jaką oferował, i pozwalał na w miarę uniwersalną podstawę dla przyszłej niewiadomej pracy zawodowej. I nie zawiodłem się. Dzięki kadrze nauczającej, programowi, sposobu podania wiedzy, po ukończeniu studiów znalazłem się w sytuacji, gdzie wiedza nabyta o kilka lat wyprzedzała otoczenie, a co najważniejsze, pozwalała na znalezienie komunikacji wspólnego języka z ekspertami, ze specjalistami z krajów wyżej rozwiniętych, ówcześnie nazywanych krajami Zachodu. Najlepszym dowodem satysfakcji i zadowolenia z ukończenia wydziału było to, że dwóch synów, których posiadam, postarałem się skierować ich, namówić ich na studia na tym samym wydziale. Także począwszy ode mnie, cała rodzina jest absolwentami Wydziału Elektroniki. Profesor Andrzej Filipkowski, 50 lat w służbie elektroniki, zajmuje się analogowymi układami elektronicznymi. Technika komputerowa, technika informatyczna wyszła z elektroniki. I tutaj jest pewien dylemat. Informatyka przerosła elektronikę. Więcej powiem. Wielu informatyków sądzi, że elektronika jest służebna w stosunku do informatyki. Elektronika jest tylko po to, żeby dostarczyć hardware dla komputerów. To nie jest prawda. Informatyka, tak samo jak telekomunikacja, tak samo jak radiotechnika, bazują na elektronice. Pracowałem w dwóch zakresach, jeden jawny, drugi tajny. Jawny to było pierwsze próby telewizji jeszcze z tarczą mechaniczną Nipkowa i przed samą wojną zrobiliśmy pokaz myszki Miki jak na ekranie telewizora, co wtedy wywołało sensację. Drugi temat to było zdalne sterowanie falami radiowymi łodzi. Zrobiliśmy pokaz na jeziorach w okolicy Zegrza, gdzie zgromadzeni dostojnicy wojskowi mogli tej łodzi zwiększać, zmniejszać szybkość, w lewo, w prawo zatrzymywać, a na zakończenie odpalić rakiety. Co było ciekawe, zobaczyć, jak wojskowi zbiegli z wzgórza na dół, żeby sprawdzić, czy w łodzi nie ma ukrytego człowieka. No, oczywiście nie było. Profesor Anatol Gosiewski, 45 lat w służbie elektroniki, zajmuje się zagadnieniami automatyki i informatyki stosowanej. W roku 1983 ja dostałem do recenzji pracę magisterską, która dotyczyła robotów. To była pierwsza praca magisterska u nas w Instytucie Automatyki na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Elektroniki. I to mnie bardzo wciągnęło, właśnie zagadnienie robotu, bo udało się mnie i moim kolegom sprowadzić rzeczywistego robota do naszego instytutu. To był robot produkowany w sposób, na zasadzie manufaktury w Polsce, przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów na licencji szwedzkiej. On miał nazwę IRB-6. Ta szóstka oznaczała to, że jego maksymalny udźwig to było 6 kg. I to był pierwszy prawdziwy obiekt przemysłowy, rzeczywisty, już nie modelowany za pomocą urządzeń modelujących, a rzeczywisty obiekt, który się w naszym instytucie znalazł i na którym można było przeprowadzić mnóstwo eksperymentów, które dotychczas wykonywały się wyłącznie na papierze bądź za pomocą symulacji komputerowej czy innych metod modelowania. Powstały w 1951 roku Wydział Łączności szybko się rozrastał. Wszechstronne kształcenie studentów wymagało powoływania coraz to nowych katedr, a szybki rozwój nauk technicznych sprawił, że nazwa Wydziału przestała odpowiadać zakresowi jego działalności i 1 września 1966 roku doszło do zmiany nazwy na Wydział Elektroniki. Profesor Adam Piątkowski, 49 lat w służbie elektroniki, zajmuje się zagadnieniami elektroniki medycznej i techniki jądrowej. Jak ja robiłem pracę dyplomową, to spojrzałem, jakie to są lampy, odwróciłem szasi do góry i wiedziałem, co to jest za układ. Dzisiaj ja założę okulary, lupę, patrzę na chrząszcze
I praktycznie zbiorę, nawet jak przeczytam, jak ten element się nazywa, to też nie bardzo mogę dojść, czemu funkcjonuje. Wydaje mi się, to co przy elektronice trzyma, to jest tak jak na przykład w naszej specjalności. To jest ta ciekawość, że ja po pierwsze nie wiem, kiedy ten sygnał wystąpi, po drugie wiem, że on jest bardzo słaby i po trzecie ja go muszę złapać i właśnie ta pasja poszukania, no nie wiem, kiedy ten sygnał, złapać go, czy tak jak sygnał z pęczka Hisa, też nie wiadomo. Wiadomo, że on jest między załamkiem P a QRS, ale w którym momencie nie i czatować na ten sygnał. Profesor Zenon Baran, 46 lat w służbie elektroniki, zajmuje się zagadnieniami systemów teletransmisyjnych. Moje zainteresowania koncentrowały się na zastosowaniach elektroniki w telekomunikacji. Zaczynałem od klasycznej dziedziny, którą była telegrafia. Nasze urządzenia powstawały siłami zespołu. Była to wielka satysfakcja dla mnie i dla zespołu, że mogliśmy robić rzeczy, które potem znaleźli zastosowania konkretne, więc w kolejnictwie, w systemach o przeznaczeniu specjalnym. Potem one trafiały do usług cywilnych także. Pojawiła się następnie technika światłowodowa, która powoduje, że dysponujemy ogromnym pasmem częstotliwości. Mimo wszystko tam również przydatne są pomysły i metody oszczędnego wykorzystania pasma. Więc wydaje się to prawie paradoksalne, ale tak rzeczywiście jest. Profesor Mieczysław Rydel, 46 lat w służbie elektroniki, zajmuje się problematyką torów transmisyjnych. Jedna z takich, może nie najtrudniejszych, ale bardzo ciekawych prac, które robiłem, to sztuczny tor kolejowy, udający tor oczywiście telekomunikacyjny. Chodziło o automatyczną blokadę. To pracowało do 80-tych lat. Jeszcze w 80-tych latach ktoś się tam do nas zwrócił z tych instytutów zajmujących się projektowaniem systemów blokady dla kolei, czy my byśmy czegoś takiego nie zrobili. Ja się już nie podjąłem. Także wydaje mi się, że tutaj jest ta specyfika tego wydziału naszego, polega na umiejętności patrzenia na tą samą rzecz z wielu punktów widzenia i wyciągania wniosków. Wydział Elektroniki był pierwszą jednostką organizacyjną polskich uczelni wyższych, która wprowadziła na szeroką skalę indywidualizację programów kształcenia. Było to możliwe i konieczne ze względu na szczególne uzdolnienia studentów tego wydziału. Jeśli ciągnąć tę analogię z procesem ewolucji, to trudno z tej analogii wnioskować, jakie są perspektywy, ponieważ proces ewolucji jak na razie na człowieku się kończy. Według mojego głębokiego przekonania proces ewolucji będzie kontynuowany dzięki elektronice. Człowiek się będzie doskonalił właśnie dzięki narzędziom elektronicznym. I tu trzeba podkreślić, że ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tych katastroficznych perspektyw przewidujących świat robotów, komputerów jako świat antagonistyczny w stosunku do człowieka. Wśród około 600 tysięcy osób, które wyjechały z Polski w latach 79-89, dominowały osoby z wyższym wykształceniem. Jednym z tych, którzy opuścili kraj, był absolwent Wydziału Elektroniki, inżynier Jerzy Zatorski. 48 lat w służbie elektroniki, zajmuje się zagadnieniami elektronicznej aparatury pomiarowej i nadajników satelitarnych. Jeżeli chodzi o przetrwanie, rozpoczęcie w ogóle mojej pracy zawodowej w Stanach Zjednoczonych, to niewątpliwie zawdzięczam to ukończeniu Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskałem bardzo mocne podstawy pracy inżynierskiej, ale sam system nauczania był taki, że ja czułem się dosyć dobrym omnibusem
do pracy, którą byłem w stanie podjąć i wykonać niemalże każdą pracę z dziedziny elektroniki i na różnych wydziałach, że tak powiem, czy produkcja, czy inżyniering opracowania, czy kontrola jakości i tak dalej. To dała mi Politechnika Warszawska bezwzględnie, robiąc ze mnie w pewnym sensie omnibusa. To, co po tym wielkim przełomie zaistnienia internetu dziać się już musi, a zatem zmianie całej filozofii podejścia do planowania, projektowania sieci łączności. Do tego dochodzi dodatkowy problem, jak sobie poradzić z konkurencją, a więc wiele rozwiązań, które już są na rynku. Dla mnie osobiście, jako inżyniera poprzedniej generacji, jest to zadanie nieproste. Myślę, że może stwarzające też dużo satysfakcji. Niemniej nie bardzo bym umiał znaleźć się w tej nowej rzeczywistości. W latach 80. w związku z gwałtownym rozwojem techniki komputerowej ponownie należało pomyśleć o dostosowaniu profilu wydziału. 27 kwietnia 1994 roku nazwa została zmieniona na Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Istnieje prawo informatyki, że ilość informacji na świecie jest ograniczona i w momencie, kiedy się przekracza ten limit, to informacja jest kasowana. No i właśnie ludzkość przekroczyła ten limit i wszystkie dyski, wszystkich komputerów na świecie skasowały się do zera. No i dopiero opis apokalipsy, która się wtedy stała. Oczywiście to była science fiction, tak nie jest naprawdę, ale coś w tym jest. Musi być to, co się nazywa ograniczonym rozwojem, sustainable development. Gdzieś musimy zacząć myśleć o tym, że to nie może dalej rozwijać się w takim tempie, jak się rozwija w tej chwili. No i prawdopodobnie za następne 50 lat, jak będziemy już nie ze mną mówić o tym, co się zrobiło przez ostatnie 50 lat, to okaże się, że to wcale nie było tak, jak myśleliśmy w tej chwili. Minęło 50 lat istnienia wydziału. Wspomnienia budzą refleksję. Nasuwa się pytanie, czego uczyć, aby uzyskać jak najszersze spektrum wiedzy. Profesor Zdzisław Pawlak od 50 lat zajmuje się zagadnieniami informatyki teoretycznej i modelami matematycznymi. W wolnym czasie na świecie jest tam jeden, jedyny komputer. Była tylko jedyna praca naukowa na ten temat. I miałem wielkie szczęście, że w tymże samym roku zostałem zatrudniony w zespole w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Właściwie to nie Akademii Nauk, bo jeszcze jej nie było, ale obecnie ten instytut tak się nazywa, przy konstrukcji pierwszego polskiego komputera. Ta tematyka mnie również zainteresowała i dałem jeszcze inną tutaj propozycję właśnie takiej teorii logicznej, zwaną teorią zbiorów przybliżonych, która pozwala na operowanie właśnie precyzyjnie pojęciami nieprecyzyjnymi. I ta teoria wzbudziła pewne zainteresowanie na świecie, w wielu miejscach, są na ten temat kilka razy do roku konferencje na świecie, bardzo dużo prac, publikacji, zastosowań i to jest to, co mnie interesuje od ostatnich 20 lat. Dziś już na przykład, przynajmniej u mnie w zakładzie, mamy połączenie radiowe między naszym gmachem a szpitalem na Banacha i również szpitalem na Wołoskim, gdzie drogą radiową następuje przesyłanie obrazów uzyskiwanych za pomocą tomografu komputerowego. Technika laserowa pozwala na osiągnięcie bardzo krótkich impulsów światła, o bardzo dużej mocy w impulsie. Mianowicie w tej chwili są to femtosekundy. Femtosekunda to jest 10 do minus 15 sekundy. Otóż w tej chwili granica jest w otrzymywaniu 4 femtosekundy. Jeżeli się zejdzie do 0,1 femtosekundy, czyli o rząd wielkości mniej, to będzie można pobudzać atomy w czasie krótszym niż czas drgania w cząsteczce. I wobec tego będzie można tworzyć zupełnie nowe związki. Powstanie zupełnie nowa chemia. Jak ja studiowałem, to były lampy, a pod koniec lat 50. były już tranzystory i one się stały moją specjalnością. Ale tranzystory jako takie, jako elementy dyskretne, na dosyć krótko, bo już na przełomie lat 50. i 60. powstały pierwsze układy scalone.
i one stały się dla mnie w przyszłości treścią całej pracy i dydaktycznej, i badawczej. Układy scalone, głównie analogowe, i zostały te układy analogowe moim zainteresowaniem dotąd, czego się nie wstydzę, chociaż niektórzy mówią, że układy analogowe to przeżytek, ale przecież człowiek oddziaływuje i rozumie wszystko analogowo, a nie cyfrowo. Nawet na wydziałach takich jak, powiedzmy sobie, ekonomia, rozumienie systemowe świata jest trudne, dlatego że dla rozumienia systemowego świata teoria sygnałów, teoria systemów elektronicznych jest decydująca. Dopiero po dobrym opanowaniu tej teorii można uzyskać dobre rozumienie systemowe świata. A z tego potem wynika i lepsze rozumienie też zjawisk interdyscyplinarnych. Także ja uważam, że pewne dziedziny elektroniki są decydujące także dla nowego rozumienia świata. Wydział Elektroniki stworzyli ludzie wielcy. Pokazaliśmy zaledwie kilku z nich. Dziękujemy wszystkim.